Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Rawy Mazowieckiej. Jak w tym roku wygląda zainteresowanie właśnie budżetem obywatelskim? Tak, jak co roku budżet obywatelski, do budżetu obywatelskiego w tym roku zgłoszono 17 projektów. Wszystkie przeszły procedurę formalną, ocenę formalną i ocenę merytoryczną. W tym momencie trwa głosowanie nad poszczególnymi projektami. Głosowanie będzie trwać do godziny 16 najbliższego poniedziałku. Można wrzucić karty do głosowania do urny, która znajduje się na holu w urzędzie. Powiedziałem najbliższego poniedziałku, miałem na myśli konkretnie 4 marca bieżącego roku. Następnie komisja, którą powołałem, przeliczy karty do głosowania i na podstawie wyników tego liczenia będziemy wyłaniać projekty, które będą podlegać dofinansowaniu. Chociaż budżet obywatelski Rawy Mazowieckiej istnieje już pewnie kilkanaście lat, to pewnie są mieszkańcy, którzy nie do końca jeszcze wiedzą, jakiego typu projekty są realizowane właśnie z tego budżetu. Co tak naprawdę w naszej przestrzeni, w naszym mieście przybyło w minionych latach dzięki tym pieniądzom, z tych projektów zostało zrealizowane? No trudno mi jest jednoznacznie określić, czy kilkanaście, ale na pewno 10 funkcjonuje budżet obywatelski. Najpierw była mniejsza pula środków przeznaczona na budżet i mniej wniosków składanych było. Budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością i te wnioski, różne są wnioski. W ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych już wiele wniosków, znaczy imprezy plenerowe, ale również i twarde projekty typu oświetlenie Mazowii, czy studnia, ujęcie wody do nawodniania płyty głównej boiska na terenie Mazowii. W związku z tym, że w ostatnich latach była wysoka inflacja, czy nie uważa Pan, że w najbliższym czasie wypadałoby zwiększyć tą pulę środków na budżet obywatelski, żeby urealnić ją? Tak, na razie budżet na budżet obywatelski jest w wysokości 200 tysięcy złotych, ale to jest konieczność zwiększenia tej kwoty, bo tak jak wspomniałem, budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością. Mieszkańcy chętnie składają wnioski, projekty i bardzo cieszą się, jak te ich projekty przechodzą, są realizowane. To jest taka też wartość dodana na poszczególnych, czy osiedlach, czy nawet tu w centrum miasta. Jest to coś pozytywnego. Mieszkańcy czują, że mają wpływ, taki realny wpływ na to, co dzieje się w mieście właśnie poprzez budżet obywatelski.